Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Jestem w szoku, że w ogóle nagrywam taki filmik, ale ostatnio kupiłam trochę produktów tak w przeciągu powiedzmy 2 tygodni. To nie są wszystko jednorazowe rzeczy, więc pomyślałam, że fajnie było Wam je pokrótce przedstawić. Będą to przede wszystkim rzeczy z Rossmana, coś tam Super Farm i jakiś tam zielarski, więc nic takiego zbytnio wymyślnego, no ale chciałabym Wam te rzeczy jakoś tam pokazać. Dobra, wszystko będzie randomowo pokazywane. Niektóre rzeczy już też były używane i niektóre też już miałam, więc no. Po pierwsze, wszystkim znany, oczywiście, powtarzam się, już zużycie jest pewne. Płyn micelarny z Garniera 3 w 1 do skóry wrażliwej. Kupowany cały czas, butelka jedna po drugiej. Na razie nie chce mi się niczego nowego testować tak naprawdę, ten jest najlepszy. No naprawdę, jest też, cena jest adekwatna, jakieś 15 zł za 400 ml, podczas gdy często płacimy więcej za dużo mniejsze gramaturgii produktów, a ten jest bardzo dobry i wystarczający. Okej. Następna rzecz też z Rossmana. To jest jakieś takie niemieckie napisy, Boże. Dobra. Baby Dream, żel do mycia niemowląt od stóp do głów. Delikatne mycie skóry i włosów, coś tam, coś tam. Dobrze. Skład ma fajny, prosty. Pomyślałam, że chciałam mieć coś delikatnego do mycia, ale z drugiej strony coś, co mogłam właśnie spróbować myć tym włosy. A słyszałam dosyć fajne opinie o tym. Na przecenie kosztowało chyba 8 albo 9 zł w Rossmanie za 500 ml, więc fajnie, ma pompkę. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Szczególnie do mycia włosów, jestem ciekawa. Tutaj mam peeling z Evre. To jest peeling do twarzy 3 w 1. Diamentowe cząsteczki, kompleks enzymatyczny, biała glinka. Okej. Używałam tego kilka razy. I dosyć tam, te drobinki są dosyć drobne właśnie, są malutkie, więc to oczyszczenie jest dosyć agresywne. Nie można tego tak po prostu sobie trzeć skóry, bo, bo ona się po prostu podrażni. Ale na razie nie jest źle, ale też jakiegoś szału na mnie nie zrobił. Zobaczymy przy dłuższych testach, jak to się ma właśnie z regulowaniem sebum. Tak, i kosztowało mnie to w Super Farm na przecenie jakieś 10 zł. Coś w tych granicach. Dalej, zostańmy przy Evre. To jest coś, o czym mówiłam niedawno, bo było to w Denku. Mianowicie jest to różany tonik do twarzy, który właśnie też ma bardzo spoko skład, właśnie woda róża na drugim miejscu, w związku z tym jak na taki właśnie psikacz jest bardzo fajny. Mgiełka, którą daje, jest, nie wiem czy to widać, okej. W każdym razie bardzo taka, jest po prostu bardzo przyjemna w użytkowaniu. Chciałam kupić wodę termalną, ale nie było i pomyślałam, że nie, no ja czegoś potrzebuję, a akurat to było też na jakiejś tam przecenie 20%, więc też zapłaciłam za to około tam 11 zł. Sprawdzona rzecz, niezła. Przyjemnie nawilża skórę, fajnie fiksuje makijaż i naprawdę polecam. Dalej. Dalej coś, co też kiedyś miałam. Mianowicie tutaj ją miksę. Tonik różany. Optymalna tolerancja, skóra bardzo wrażliwa i reaktywna. Kojący ekstrakt z róży. Czyli też będzie to w jakiś sposób koiło skórę naczynkową. Ja ten tonik kiedyś miałam. W momencie, gdy jeszcze moja skóra nie była, jakby nie szła w stronę suchej, tylko właśnie tłustej, i on wtedy, w tamtym momencie się bardzo dobrze sprawdzał. Bardzo fajnie domywa resztki makijażu po demakijażu, po umyciu twarzy, jeszcze łapie jakieś różne rzeczy, co mnie dosyć szokowało, bo jest naprawdę nawilżający. I właśnie ten ekstrakt z róży, gdzie on jest? Pokażę się. No nie jest na początku, ale w miarę. Jest przed zapachem. Tak mi się wydaje. Tak. Więc spoko. Więc sam jakby skład też jest niezły, jest prosty. Bardzo fajnie koi skóra i teraz zobaczymy, jak to się będzie miało właśnie w momencie, gdy moja skóra jest bardziej sucha, przysuszona, czy będzie troszeczkę wspomagało nawilżenie skóry i jak po nim będą się właśnie przyjmowały inne olejki i jakieś takie rzeczy. I teraz już chyba ostatnia rzecz z Evre, tak mi się wydaje. Albo nie. Dobra, nieważne. Też zużycie jest malutkie. Bo już tam tego próbowałam i mianowicie jest to regenerujący demakijaż oczu, olejek znaczy się do zmywania makijażu właśnie przede wszystkim oczu, ale no ogólnie właśnie do demakijażu. Ja go parę razy używałam i powiem tak, ja OCM nie lubię i mi się to tak nie sprawdza za bardzo.
Więc kupiłam tak bardziej, żeby po... O Jezus. Żeby spróbować, po prostu. Ale jakoś na razie mnie to nie przekonuje. Dużo znacznie bardziej wolę właśnie taki zwykły garnier, w którym od razu przykładam chwilkę, trzymam 3 sekundy i już praktycznie cały ten makijaż schodzi. A tym się trzeba bawić, trzeba to namieść na twarzy dłuższą chwilę, zmywa się to i nie domywa mi to tuszu niestety. Więc nie wiem, na razie średnio mi się to podoba. Będę stosować i będzie potem jakaś recenzja, ale za to powiem, że użyłam tego parę razy do zmycia Beauty Blendera. W mycie, bo ja mam straszny problem, nie umiem go domyć, po prostu niczym mi to dziadostwo się nie chce domyć. A jak dałam ten olejek, to on niesamowicie jakoś łapał ten podkład właśnie z wnętrza Beauty Blendera i po prostu no, był w idealnym stanie, taki jak prawie jak nówka, co mi się jeszcze nie zdarzało. A zawsze mycie Beauty Blendera to było 20 minut i tak on nigdy nie był domyty. Więc myślę, że to jest bardzo taka ciekawostka, jeśli macie właśnie problem z domyciem Beauty Blendera, a chcecie spróbować tego olejku, to też można by go spróbować właśnie w takim zabiegu. Mi się sprawdził bardzo fajnie, ale zobaczymy, jak to się będzie miało właśnie w użytkowaniu jego przeznaczenia, znaczy się zmywania makijażu. Dobra. Następna rzecz jest kupiona w Zielarskim, takim powiedzmy moim osiedlowym. Nie do końca, ale tak ujmijmy to tak. Jest to Baikal Herbals oczyszczający szampon do włosów przetłuszczających się. Tak, skład jest niezły. No, ekstraktów dużo, w każdym razie tutaj jeden, drugim widzę, pogania następny, olejek na trzecim miejscu, cydrowy. Więc fajnie. Ma dopiero jakoś tak za połową ma detergent, dosyć silny, ale że on jest tyle daleko, to właśnie może być różnie, ma też sól. Ale ogólnie nie, nawet niezły skład, tak czy siak, jak na takie nasze ogólne standardy. Ja ten szampon kosztował jakieś 12 zł, czyli nie za dużo. Na ile mililitrów? Nie wiem. 250 to jest na pewno, bo czuję to, czuję, że tak powiem, to w ręce. 280, o, proszę. No. Zapach ma w ogóle nieciekawy. W żadnym. On w ogóle. Pachnie takim mydłem, takim niczym ciekawym, niczym atrakcyjnym. Używam go parę razy. Średnio się pieni, ale jeszcze nie chcę dawać osądu. Też dałam dużą odlewkę siostrze, więc zobaczymy, jak to się będzie miało właśnie te testy. Ciekawe, jak to będzie właśnie z tym przetłuszczaniem się, czy on troszeczkę będzie właśnie wspomagał to, by te włosy były trochę dłużej świeże. No, ale zobaczymy. Następnie. O. W Rossmanie udało mi się zakupić te oto chusteczki do makijażu z Bourjois, które właśnie były tak na przecenie, 8,39. Bardzo je lubię. I no nie użyłam ich w domu, ja wiadomo, normalnie mię twarz płynem micelarnym, ale właśnie te chusteczki w momencie, gdy jedziemy na jakiś wyjazd albo, no nie, po prostu nie mamy możliwości umycia twarzy normalnie, to one naprawdę są bardzo dobre. Tutaj mamy chyba 25 chusteczek, tak? Więc naprawdę za 8 tam złotych to jest bardzo dobry, a właśnie sam jakby ten płyn micelarny, który jest właśnie z tych chusteczek, jest naprawdę, naprawdę dobry. Przed garnierem używałam właśnie na zmianę tego i jeszcze takiego z L'Oreala, cały czas jeden po drugim i bardzo dobrze się sprawdzało. W związku z tym te właśnie chusteczki, jeśli nie wiecie co, chciałbyście coś takiego kupić, właśnie takie chusteczki potrzebujecie, to bardzo polecam. Te są naprawdę bardzo dobre, bardzo dobrze wymywają i nic nie podrażniają oczu. No. Dalej, to jest coś, co kupiłam w Superfarmie tak przez przypadek przy kasie tak naprawdę. Jest to Fizjożel, codzienne nawilżanie, żel do mycia twarzy, do skóry suchej i wrażliwej. Tak, i ja tu sprawdzałam skład, który jest bardzo fajny. Teraz go nie widzę, pewnie oczywiście, że nie. No Jesus. Dobra, o, jest. Znaczy ma pega. Potem ma alkohol centylowy, więc fajnie. No ale generalnie skład jest prosty i w samej konsystencji, bo tego patrzyłam na to właśnie jakby nakładałam sobie na rękę i raz umyłam ten twarz, jest bardzo podobny do cetaphilu. Jeśli ktoś kiedyś używał cetaphilu, czyli tego emolientu do zmywania, nie wiem jak to się nazywa niestety. No nie wiem, może podlinkuję, zobaczymy. To ma właśnie taką konsystencję, taką naprawdę... Czuć ten alkohol cetylowy w każdym razie, ten
ten emulgator, który tutaj właśnie tak troszeczkę dziwnie spaja ten płyn jakby jako taki. I on jest taki, jest dosyć gęsty, ale jakby taki, jak taki suchy olejek, taki troszeczkę jakby tłustawy w konsystencji. No ale wydaje mi się, że do takiego codziennego, porannego mycia będzie fajny. Zobaczymy. Na razie użyłam innego żelu. Dalej będziemy mogli testować to i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Dalej. Druga rzecz z zielarskiego to jest hydrolat z Pławatka. I ja z tej firmy, czyli Fit Comfort, może to logo będzie widać, coś mam nadzieję. Tak. Miałam hydrolat, mam w sumie cały czas hydrolat różany i on mi się sprawdził bardzo dobrze. Te hydrolaty nie są tanie, bo za 100 ml tak, płacimy no 18 zł to na pewno, tak mi się wydaje, coś takiego 20, więc nie jest to mało, ale samo jakby opakowanie jest super. Mianowicie ta ciemna buteleczka z tym atomizerem, który bardzo dobrze właśnie rozpyla produkt na twarz, czy tam zależy jak tam chcemy go nakładać. I samo jakby skupienie tego hydrolatu, bo chodzi o to, że to nie jest taki sobie hydrolacik, który ma naprawdę tam 0,02 frakcji olejowej gdzieś tam, tylko to, nie wiem ile to ma, bo to oczywiście nie jest napisane tutaj, ale on jest bardzo skoncentrowany i na przykład można go spokojnie rozdrabniać wodą albo coś. Ja akurat tego używam, tamtego różanego tak, że po prostu nakładam go na jeszcze taką troszeczkę wilgotną twarz, psikam sobie właśnie ten hydrolat i od razu nakładam olejek i wtedy to super, super mi to wszystko działa. I właśnie tamten różany bardzo dobrze radzi sobie z zaczerwieniami, no a tam właśnie z Pławatka powinien działać tak antyoksydacyjnie, nawilżająco i tak jakby no po prostu łagodząco odporno, no jakby dając pewnego rodzaju barierę na skórę i zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Mam nadzieję, że dobrze, bo sama jakby tamten hydrolat już bardzo mnie do siebie zachęcił. I wydaje mi się, że hydrolaty zostaną ze mną na dłużej, bo robią naprawdę niesamowitą robotę, lepszą od takich zwykłych toników. A to jest dosyć wydajne, bo taka buteleczka starczy na jakieś 3 miesiące na pewno. Nawet więcej, przy codziennym stosowaniu przynajmniej 2 razy dziennie. Tak, mam jeszcze tutaj dwa olejki. Po pierwsze, olejek z dzikiej róży Znakomi, kupiony w Hebe za 25 zł. Tak, i ja myślałam, w ogóle jestem genialna, ja myślałam, że to jest olejek różany. I dopiero potem tak się zorientowałam, że przecież to jest dzika róża. Wtedy jest rysunek, jest napisany jak byk, a nie, ja myślę, że to jest różany. Bez komentarza. W każdym razie olejek z dzikiej róży ma też takie właściwości, ma takie więcej właściwości jak właśnie olej różany, czyli właśnie ma dużo witaminy C, czyli powinien działać rozjaśniająco, czyli właśnie dobrze dla cery naczynkowej, też odmładzająco, bo tam ma te witaminy E i tak dalej, więc wszystko fajnie. Ja kupiłam go w momencie, gdy mi się skończyły inne olejki, z taką myślą, że on będzie bardzo fajny do nakładania właśnie solo na twarz rano i wieczorem przede wszystkim też. Ale okazało się, że to dziadostwo to ma taki kolor, chyba nawet to pokażę, bo to jest po prostu, takie śmieszne. Jak to zrobić? To ma kolor wody bromowej w ogóle. O, tadam, tak to wygląda. Twarz wygląda jak u Chińczyka, takiego rasowego, rasowej Azjatki. Może to zmyję czymś. Tak, i po prostu, to jest straszne. No, tego na dzień to nawet w kropelce, jak to gdzieś nałożymy, w czymkolwiek, to po prostu widać. Jest, please. No, koszmar po prostu. W związku z tym to się nie nadaje zdecydowanie do nakładania na dzień. Można tylko tak używać na noc, ale naprawdę fajnie nawilżę. I właśnie jakby sama jakby formuła tego olejku dosyć jest tłusta, ale nie tak bardzo. Bardzo po prostu dobrze się to na twarzy komfortowo trzyma. No ale na razie tego używać nie mogę, a jest tego dużo, bo 50 ml chyba. No nie wiem jak ja to zużyję i do czego. Może zrobię jakieś kosmetyki. Zobaczymy, może jakiś serum, coś tam się zrobi. Dobra, więc to przyczynowo-skutkowo mamy następny produkt, który kupiłam ponownie. Używam jeden za drugim. To jest Evry Magic Rose. Właśnie ten olejek do twarzy, który ma właśnie olejek różany na pierwszym miejscu w składzie. I żeby było śmieszniej, ja nigdy się nie kapnęłam, ale to wcale nie jest olejek różany na pierwszym miejscu, tylko właśnie ten olejek. To jest olejek z dzikiej róży stoi na pierwszym miejscu w składzie. A? Małe oszustwo trochę, nie? No, ja sobie z tego sprawy nie zdawałam, dopiero tak ostatnio patrzę na ten skład i wow. No, w każdym razie, to już jak widać koloru żadnego takiego dzikiego nie ma. No, jest normalny i fajny, ale bardzo lubię jakby ta formuła tego olejku i samo to jak on właśnie działa na twarz,
No po prostu jest na mnie cudowny. Ja już, to jest moja trzecia butelka w przeciągu po trochę roku, mniej więcej rok kupiona. I po prostu no żaden olejek mi się nigdy nie sprawdzał tam tyle fajnie, na tyle neutralnie, właśnie jak ten. Bo po pierwsze, no on bardzo fajnie nawilża, używam go i rano, i wieczorem. I właśnie on pomaga na czerwienieniach troszeczkę, delikatnie, ale najlepsze jest to, że on pomaga z wypryskami. Że w momencie, gdy coś mi się dzieje z twarzą gorszego, to jak tylko używam tego, to przez cały czas jak używam tego olejku, to twarz jest naprawdę fajna. W momencie, gdy mi się skończy, to od razu wychodzą jakieś niespodzianki, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Kocham ten olejek, uwielbiam, kocham całym sercem i no kupuję jeden za drugim, mimo innych olejków, posiadanie innych olejków, zawsze do niego wracam. Wow, dobra, ostatnia rzecz, którą kupiłam, jest to Revlon Color Stay, wszystkim doskonale też znane w całej bloksferze. Tyle, że jest to wersja do skóry normalnej i suchej. Tak, ja zawsze ja kiedyś kupiłam, miałam właśnie Color Stay, tylko że dawno, więc miałam go w wersji do tłustej mieszanej i właśnie używałam go przede wszystkim na wyjścia. A teraz właśnie był na promocji w Superfarm za jakieś 37 zł chyba i pomyślałam, że w sumie by mi się przydał jakiś taki podkład. Po pierwsze dlatego, że ja teraz jestem taka jasna, że wszystko jest na mnie za ciemne. A po drugie dlatego, że no dzisiaj chciałam zobaczyć, czym różni się właśnie ta formuła nawilżająca, znaczy no do skóry suchej. Pierwszą różnicą, jaką widzę od razu, jest to, że on nie ma alkoholu w składzie. To już czuć po zapachu i więc jest on mniej agresywny dla skóry i nie powinien być na tyle wysuszający. Chociaż nie wiem, jak to jest używany na dłuższą metę. I też widzę, że jest mniej zbity, jest bardziej lejący w konsystencji od tamtego. Nie chcę też mówić jakichś osądów, zobaczymy jak to będzie na dłuższą metę, bo ja raczej używam tego tylko na wyjścia, albo też czasami robię tak, że po prostu maluję twarz i nakładam jakiś bardziej właśnie kryjący, czyli tego typu powiedzmy podkład albo no, jakiś tam inny. Dodaję tylko w ten rejon tutaj, powiedzmy, gdzie właśnie mam cały ten rumień i po prostu ten podkład zaraz przebija i wiadomo jeszcze mam katar zawsze, nos mam czerwony i tak dalej, więc potrzebuję też czegoś takiego z lepszym kryciem. No i to wydaje mi się, że da radę. Znaczy nie wiem, czy będę mogła tego używać właśnie na dłuższą metę i czy mnie w jakiś sposób nie zapcha, no ale na razie wydaje mi się, że powinno być ok. Dobrze, i to są wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Nie wiem, czy jest to dla Was w jakikolwiek sposób interesujące, ponieważ większość tych rzeczy też miałam. Ale fajnie było wiedzieć, mieć ogląd w tym, czego się możecie spodziewać, jakich właśnie recenzji możecie się ode mnie spodziewać w najbliższym czasie. No, jeśli mieliście któreś z tych rzeczy i jak się tam u Was sprawdziły, to dajcie mi koniecznie znać. Nie wiem, coś tutaj najciekawsze, ale po prostu, jak macie coś ciekawego, ostatnio kupiły się, to podzielcie się tym proszę w komentarzu. A jak Wam się podobało, to kciuk w górę. No, dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.